Serdecznie Was witam w piątek tuż przed świętami, a tuż po meczu z Walią już emocje opadły, kurz opadł. Natomiast pewne jest jedno i jedno się nie zmienia. Reprezentacja Polski zagra na Euro 2024. Przemek Ofiara, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj świąteczne Q&A z Janem Tomaszewskim. Będziemy sobie o tych futbolowych jajach rozmawiać. Kurczaczki, zajączki i tak dalej. Pewnie w głowie Was wszystkich teraz, wszyscy o świętach myślicie. Natomiast o tej piłce też warto sobie jeszcze porozmawiać z Janem Tomaszewskim, z Waszym ulubieńcem. Dzień dobry, panie Janku, tuż przed świętami. Jak przygotowania? Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Przygotowania przygotowaniami, ale pan zapomniał powiedzieć o jednej rzeczy. Jesteśmy tuż po meczach, jesteśmy tuż po tych kwalifikacjach, ale jesteśmy tuż przed meczem z Holandią, bo będą tylko dwa mecze towarzyskie, 7, 10, a chyba 16 gramy z Holandią. I tutaj właśnie teraz trzeba dyskutować. Jak ja słyszę, że jest jakaś dyskusja między tymi, dobrze, fenomenalnymi dziennikarzami, a selekcjonerem PZPN-em, gdzie my pojedziemy, w jaką kwaterę zajmiemy. Ludzie kochani, nie macie zielonego pojęcia o piłce. Tam będą kwatery fenomenalne. I teraz się trzeba zastanowić, czy tę drużynę, tak jak było w dotychczasowych czterech finałach, zmienić pięciu, sześciu zawodników, czy jechać, tak jak swego czasu jeden z trenerów powiedział, dobra, jedziemy wszyscy na mistrzostwa. Nie wolno tego robić, bo trzeba przygotować jakieś niespodzianki. I o tych niespodziankach chciałbym z państwem porozmawiać. Tak, będziemy o tym sobie dyskutować, natomiast w tej chwili mamy sondę. Bardzo Was zachęcam do wzięcia udziału w tej sondzie, pana Jana również. A pytanie brzmi następująco. Jak Polska spisze się na Euro 2024? I odpowiedzi są takie. Po pierwsze, będzie kompromitacja. Po drugie, wyjdziemy z grupy. Po trzecie, odpadniemy, ale po walce. I po czwarte, tutaj z przymrużeniem oka lekkim, niech się Mbappé boi. Panie Janku. Ja bym chciał, żeby odpowiedzieć na czwarte pytanie. Niech nas po prostu traktują jako równy z równym. Jeszcze raz powiedziałem. Paru dziennikarzy jest takich, którzy piszą: ja godzinę rozmawiam z panem redaktorem, przedstawiamy swoje stanowisko, a jest jakaś gdzieś tam notatka, Tomaszewski skrytykował Lewandowskiego, bo nie mamy dziewiątki. Tak, skrytykowałem, bo jeśli Lewandowski, powiedzmy, był jedną z najlepszych dziewiątek na świecie, a teraz gra gdzieś w pomocy, oczywiście na bramce też można go wystawić, tylko po co? Jak w tych dwóch meczach najważniejszych na dziewiątki ile strzelili bramki? I tutaj zawsze będę to mówił, że Robert, jeśli będzie grał w tym zespole, musi grać jako dziewiątka, bo on stwarza zagrożenie. Jak gra jako pomocnik, to gra nijako. I w związku z tym, no ale to są wybitni dziennikarze, niech sobie piszą. Ja mam, jakby to powiedzieć, alibi, bo rozmawiam z państwem i o tym wszystkim mówię. Dlatego powiedziałem, że mecz z Estonią, no musieliśmy wygrać, wygraliśmy fajnie. Mecz z Walią, myśmy rozmawiali godzinę przed meczem. Oczywiście o tym nigdzie nie ma, no bo wszyscy byli tacy, większość tych dziennikarzy, że oni no, z komiksów znają piłkę profesjonalną i niech tak zostanie. Myśmy mówili, że muszą wygrać. Dlaczego? Dlatego, że kompromitacja nastąpiła podczas eliminacji PZPN-u, dwóch selekcjonerów, dwóch, bo ten drugi też miał szansę wygrania dwóch spotkań i byłoby po zabawie, i przede wszystkim zawodników. I zawodnicy byli pod ścianą. To już było widać ze strony. Natomiast po meczu, przed meczem mówiłem, musimy to wygrać, nie ma możliwości, bo będzie drużyna rozbita i trzeba będzie praktycznie robić wszystko od nowa. Po meczu powiedziałem jedną rzecz. Spokojnie, to jest tylko Walia.
To nie jest Holandia, to nie jest Austria, to nie jest Francja. I chciałbym, żeby w tych meczach, które będziemy grali, bo wiadomo, że nie jedziemy tam po Mistrzostwo Europy, jak ja słyszę zadowolenie, chyba Robert nawet powiedział, że dobrześmy weszli po barażach, bo teraz w nazwę, co was nie weszło to, żeście się skompromitowali. I tutaj chciałbym, żeby te mecze z Holandią, z Austrią i z Francją były wyrównane, jak były mecze z Walią, ale żeby one były tak wyrównane, bo wiadomo, że przeciwnik będzie z najwyższej światowej półki, nie z europejskiej, trzeba zmienić trochę grę. Nie można grać dwoma dziewiątkami. Tak jak mówiliśmy, panie redaktorze, nie można grać dwoma bramkarzami. Wreszcie po kilku latach doszło, że gramy jednym bramkarzem. Że nie można grać dwoma rozgrywającymi. I tutaj Michał Prowierz, brawo, albo gra Zieliński, albo gra Szymański. Nie grają razem, dlatego że w tym momencie, gdzie Kucharek 6, tam nie ma co jeść. Przypomnę tylko, że Overath i Netzer, dwóch najlepszych piłkarzy, Netzer był piłkarzem najlepszym na świecie, nie grał, bo albo grał Overath, albo Netzer. Nie może grać. Po to ludzie wymyślili od 1 do 11, żeby grała cała jedenastka, nie dwie dziesiątki, dwie dziewiątki. I w tej chwili jest problem, gramy dwoma dziewiątkami. Nie gramy dwoma dziewiątkami, bo nawet Michał powiedział, że Robert się poświęcił dla drużyny. Fajnie, tylko straciliśmy tę dziewiątkę. Dlatego poza Robertem nie mamy dziewiątki. I to jest na te dwa czy trzy, na dwa i pół miesiąca trzeba znaleźć jakiegoś zastępcę dla Roberta. Bo on może zagrać w pomocy, bo on może zagrać w obronie. Tyle tylko, że my będziemy bezzębni. I tutaj trzeba wszystko zrobić, żeby oni nas szanowali i grali, żebyśmy grali tak, jak jeszcze raz powtórzę, jak z Francją na Mistrzostwa Świata, a broń Boże, jak z Argentyną. I to jest wszystko. I teraz trzeba dobrać, nikt nie krytykuje tutaj, trzeba dobrać zawodników, żeby ta szesnastka, siedemnastka, żeby wiedziała, jak będzie gra. Nie wiadomo, ilu tych zawodników, bo 8 kwietnia się rozstrzygnie sprawa, czy będzie 26, czy będzie 23. Dla mnie jest to idiotyczny pomysł. Kumana 26 nie gra, bo tam pandemia nie ma, ale to są kontuzje. Rozumiem Kumana, ale to niech on zaproponuje, żeby 40 wziąć. No przecież jest 3 bramkarzy i 20 zawodników, czyli jest A i B. I to jest, no nie wiem co UEFA zrobi, niech zrobi 26, ale ta 26 czy 23 moim zdaniem powinna, tak jak myśmy mówili i w tej chwili mówimy, powinna być powołana na ostatnie zgrupowanie, żeby nie było, że powołuje się 28, 29 i to jest dla mnie nieprofesjonalne z dwóch powodów. Po pierwsze, jak można 5 odrzucić? Jak oni się czują? Jak się czują ich koledzy, którzy pozostali w reprezentacji? A po drugie, nie wolno doprowadzić w profesjonalnym futbolu, żeby, bo ta piątka, która powiedzmy odpadnie, jak będzie 23, że będzie rywalizowała podczas zgrupowania. Nie, podczas zgrupowania oni muszą się skoncentrować na planie, który ich czeka. A nie na rywalizacji z kolegą, że a jak ja zagram z Ukrainą, czy jak zagram z Turcją dobrze, to ja pojadę, a ten nie pojedzie. Proszę Państwa, to jest dziecinada. Tak się w piaskownicy dzieci bawią, a nie w profesjonalnym futbolu. I moim zdaniem powinno być powołanych tylu zawodników na zgrupowanie kadry, ilu UEFA dopuści. A to się dowiemy po 8 kwietnia.
Skoro to jest Q&A, to przejdźmy do pytań od naszych szanownych widzów, ale zanim to kilka ważnych ogłoszeń. Pierwsze to jest to, co zawsze, o to was zawsze proszę o subskrybowanie naszego kanału, bo według statystyk często wygląda tak, że większość widzów, którzy oglądają nas, nie subskrybują, a byłoby mi bardzo miło, gdyby było inaczej, żebyśmy razem budowali naszą społeczność Super Express Sport. Łapki w górę pod tym materiałem, żeby to się ładnie nam poniosło. Natomiast jeszcze was zaproszę na kanał Super Express Sport, czyli na ten sam kanał, na którym teraz nadajemy, tylko nie zakładka na żywo, a zakładka wideo. Tam 30-minutowy wywiad z selekcjonerem Michałem Probierzem specjalnie dla was. Zapraszam, oglądajcie, bardzo polecam. I przejdę do pytań od widzów. Piotr Jabłoński, witam serdecznie, Piotrze. Panie Janku, co pan sądzi o Bednarku? Czy jego mental jest słaby, bo nie wytrzymuje hejtu, krytyki? Czy w ogóle się nadaje? Czy w ogóle się nie nadaje i żadna terapia mu nie pomoże? Ten chłop ma już za sobą ponad 50 występów w reprezentacji. Tak, rzeczywiście jest hejt na niego i ja uważam, że tutaj powinna nastąpić rozmowa. Naprawdę rozmowa taka, jeszcze raz powiem, prawdziwa. Ja się teraz dowiaduję, że ta zmiana w meczu z Walią była spowodowana tym, że Janek nie mógł grać. Dlaczego ja się teraz dopiero dowiaduję od selekcjonera, a nie od razu po meczu? No i od razu następują ten. W lidze angielskiej gra. On powinien moim zdaniem właśnie w tym meczu grać. Dlaczego? Dlatego, że gra na tych Anglików, to znaczy na tych Walijczyków, którzy grają w Anglii. I wie wszystko. I praktycznie nie było żadnej obsuwy w tym meczu z Walią. Obsuwa była w meczu ze Stoną. Ale mówię, to się zdarza. To się nie powinno zdarzyć, ale piłka nożna jest grą błędu. Natomiast nie powinno być to, co wyście pisali o tym, że ktoś tam rozmawiał o wczasach w przerwie meczu z Mołdawią. To była kompromitacja. Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe i myślimy tylko i wyłącznie o tym. Ja osobiście z niego bym nie zrezygnował i ja zastanawiałbym się i kibiców bym również o to prosił, internautów, żeby napisali skład, który na dzień dzisiejszy, powtarzam, na dzień dzisiejszy, bo za 2,5 miesiąca może być 5 kontuzji i będzie równo. Skład, który powinien wystąpić w meczu z Holandią. I teraz już powinniśmy o tym myśleć, bo mecz z Holandią jest jutro. Oczywiście są 2 mecze sparingowe z Ukrainą i z Turcją. Będziemy grali je u nas i można wypróbować tych młodych chłopców, przepraszam, że tak powiem, tych kapustków takich, które Adam Nawałka wypróbował, żeby ci młodzi chłopcy w razie czego doskoczyli do drużyny narodowej. Bo myśmy wszyscy mówili o tym, że jeśli pójdzie źle, będzie źle, no coś ten, no to na tego podmęczonego przeciwnika jest Grosicki bardzo dobry. Bo jest szybki, cwaniak, wyrachowany. Grosicki nie wchodzi. Czyli nadchodzi ktoś inny, no ale to już jest inna sprawa, już się stało, niech tak będzie. Sprawa następna. Moder poszedł na trybunę. Ten zawodnik powiedział publicznie później, byłem zaskoczony. Czy to wpływa na atmosferę w drużynie? No na pewno nie. Dlatego takich sytuacji trzeba po prostu unikać. Przypomnę tylko, że mecz na Wembley był ojejej jaki, albo jeszcze lepszy, był to zwycięski remis, ale na pierwszy mecz na Mistrzostwa Świata pan Kazimierz zmienił 3 zawodników. Przepraszam, jakiś taki szczawik, Władek Żmuda wchodzi, jakiś szczawik wchodzi w szarmach, Zyga Maszczyk wchodzi za Leszka Czmikiewicza i okazuje się, że to się po prostu opłaciło. Także tutaj jeszcze raz podkreślam, nie ma świętości. Tu na Mistrzostwa Świata nie powinien, na Mistrzostwa, przepraszam, Europy czy świata nie powinien jechać ktoś za zasługi. Bo jeśli za zasługi, to niech nie jako 4. bramkarza powołają. Tylko po co? Trzeba po prostu, muszą jechać. Dlatego ja mam
takie pytanie, jakby to powiedzieć, ankietowe. Jak wyobrażacie sobie pierwszy skład? Ja swój pierwszy skład podam. Na zakończenie naszej audycji. To skoro jesteśmy przy składzie, panie Janku, to pociągnijmy ten temat pytania, za chwilę przejdziemy, ale ten skład rozmawialiśmy, nie ukrywamy, przed nagraniem i pan przedstawiał mi już przedpremierowo, bo premiera będzie tutaj przed widzami, pana pewniaków na Euro 2024. Mamy specjalną grafikę. Ja chciałbym tę grafikę, żebyśmy zobaczyli, a pan może przedstawi swój skład na Euro 2024. Tak, proszę bardzo. Zakładamy, że jedzie 23. No bo na dzień dzisiejszy tylu jedzie, o tych trzech nie ma co mówić dodatkowo. I z bramkarzy, wiadomo, że trzech bramkarzy musi jechać. Czyli tutaj mamy sytuację rozwiązaną, Szczęsny, Bułka i Skorupski. Oczywiście numer jeden jest Szczęsny. Nie ulega wątpliwości, dwa razy nas uratował przed, jak to się mówi, z wyjściem z grupy i teraz też wyjściem z grupy. Dwa razy grupowe wejście dla niego. I tutaj mamy. Gramy trójką, bo trudno teraz zmienić na czterech, bo jeśli to wszystko jest przygotowane na trzech zawodników. Dawidowicz, Bednarek, Kidio. Ta trójka moim zdaniem powinna wyjść w tej pierwszej jedenastce. W pomocy Ślisz kapitalnie zagrał. Piotrowski miał tam jeden błąd, ale jest to zawodnik, który dysponuje nieprawdopodobnym strzałem i może to zaowocować, bo będą się bali. Drugim takim pomocnikiem defensywno-ofensywnym jest Moder, który, proszę Państwa, ja się dzisiaj dopiero dowiedziałem, że on rozegrał mało tych spotkań, ale w angielskiej prasie, w angielskich tak specjalista, on jest najszybszym zawodnikiem w drugiej linii. Najszybszym. A myśmy właśnie tydzień temu mówili, że muszą właśnie z młodzieżówki przyjść ci zawodnicy, którzy dysponują szybkością. Taką jak Zalewski, taką jak Frankowski. I to jest ta trójka tych pomocników odpowiadających za defensywę i za strzały. Przed nimi Szymański. Dlaczego Szymański? Dlatego, że póki co Szymański gra. Natomiast Zieliński, Piotrek, który to jest naprawdę bardzo dobrym piłkarzem, ale nie bardzo mu idzie, teraz może nie grać w Napoli. Bo to był jedyny zawodnik, któremu Napoli nie wysłało nawet gratulacji za awans do finałów Mistrzostw Europy. I teraz może być różnie. I na pierwszy mecz, jeszcze raz podkreślam, na pierwszy mecz moim zdaniem powinien być Szymański, a przygotowany do gry powinien być Zieliński. Jeśli chodzi o dwa te wahadła, to jest Zalewski po lewej stronie bez komentarza, Frankowski po prawej stronie bez komentarza. I tu jest jedna dziewiątka. Tą dziewiątką, czy się mnie, ja gdybym decydował, jest tylko i wyłącznie Robert Lewandowski. Nikt więcej. Dopiero jak 15-20 minut do końca, w zależności od wyniku, można tutaj coś szukać. Teraz kto w rezerwie, to znaczy kto z tych zawodników, którzy ten, to na pewno jest Zieliński, Szymański. Szymański gra na 100% w 70 minucie, przepraszam, ten chodzi się. Wolukiewicz, który jest, może grać wszędzie. Świderski, Szymański, Damian i jedyny, przepraszam, zawodnik grający w polskiej drużynie, Grosicki, ale tylko i wyłącznie na, jak to się mówi, na końcówkę, na podmęczonego przeciwnika. Trzeba się zastanowić, co zrobić z Kaszem. Nie wiem, czyja to jest wina, ale to selekcjonerzy muszą, kadra szkoleniowa musi rozwiązać. Proszę Państwa, z Czechami ile grał? 10-15 minut. Teraz grał 10-15 minut. Co to jest? Czy to jest coś psychicznie nerwowo, czy to jest, nie wiem, zła rozgrzewka, złe przygotowanie do meczu? Coś się tutaj dzieje. Jest kontuzjogenny i nad tym się trzeba zastanowić, bo tam każdy mecz będzie o wszystko. I trzeba z nim dać. I to jest osiemnastka,
która moim zdaniem powinna jechać na te mistrzostwa. I teraz pięciu zawodników, którzy będą uzupełniali tę osiemnastkę, to jest trzech zawodników z młodzieżówki. Tu się poddaje nie wiem kto, bo ja tego nie obserwuję. Tu największym faworytem, przepraszam, największą fachurą jest Michał Probierz, który zna ich. Ale no musi być to szybkość, musi być to, jakby to powiedzieć, strzały, depnięcia. Coś muszą sobą prezentować. Ci chłopcy wprawdzie przegrali ostatni mecz z Bułgarią, ale mówię, no w młodzieżówce dla mnie nie liczą się wyniki. Tam się liczy postawa poszczególnych zawodników. Bo młodzieżówka jest nie po to, żeby robić wyniki, tylko po to, żeby dawać świeże paliwo do reprezentacji. A my, proszę, zmarnowaliśmy już Nawałkę, przepraszam, Kapustkę, zmarnowaliśmy Kozłowskiego, zmarnowaliśmy paru zawodników Kownackiego, który grał już w pierwszej reprezentacji. Teraz zmarnowanie czeka Kamińskiego. O co tutaj chodzi? Po prostu wszystko musi być podporządkowane pierwszej drużynie narodowej. I ci chłopcy, którzy się tam wyróżniają, którzy są szybcy, którzy... Ja mówię, no ja się na tym nie znam, bo ich nie oglądałem, ale Probierz wie doskonale. Trzech zawodników powinien, co najmniej trzech zawodników powinien, jeden w obronie, jeden w pomocy, jeden w ataku, jedna ta dziewiątka. I to jest 21 zawodników, po tych 18, 21 i ta dwójka, trzeba się właśnie zastanowić, czy to Kasz, czy to Puchacz, czy ten, ale to już musi być pewność na 100%. Bo proszę mi wierzyć, nie mówię po to, żeby było 28 na 23, jak pojedzie, bo pięciu musi odpaść. Po co? Po co nam ta rywalizacja? Chłopcy jak przyjeżdżają, dostają te nominacje, oczywiście typuje się 23 i sztab szkoleniowy mówi 5-6 rezerwowych, którzy są przygotowani. Ale nie bezpośrednia rywalizacja. Komu to jest potrzebne? Rywalizowali bramkarze i nie mieliśmy żadnego bramkarza. Bo tak po połowie bronili. Po co to? Rywalizowali rozgrywający. Katastrofalne eliminacje. No i teraz jeszcze rywalizują napastnicy. Nie, trener Probierz, selekcjoner może zrobić to, co mu się podoba. Tyle tylko, że to jest drużyna narodowa. Tu nie może być żadnych, no bo tam za zasługi jedzie, a to menedżer, ten menedżer. Nie, po prostu muszą jechać najlepsi. I stąd moja decyzja jest taka, moja oczywiście, że Szymański, bo pewnie będzie grał, a z Zielińskim może być różnie. Bo w tej chwili jak nie, no jest tam po prostu spalony. Tak, przechodzimy do pytań od was, bo one są najważniejsze oczywiście i zawsze. Piotr Jabłoński, cześć Piotrze, pisze tak. Co pan sądzi o Van Bastenie, który śmiał się z gry polskiej reprezentacji, a sam jest śmieszny, bo kiedyś wymyślił zniesienie spalonego. Tutaj trochę rozszerzę, panie Janku, drodzy widzowie, kto może nie słyszał. Marco Van Basten, legendarny holenderski piłkarz, powiedział, że został zapytany o reprezentację Polski przed tym już meczem Polska-Holandia na Euro i powiedział, że no tak trochę brzydko o polskiej drużynie, że polski zespół to jest taki sztywny zespół. Jeśli tutaj, bardzo dobrze tak powiedział, ja się cieszę. Dlaczego? Anglicy przed meczem na Wembley mówili o nas, gdzie wy tam pasujecie? Przyjedziecie 5 minut, będzie 3-0 i potem się z wami pobawimy. Takie właśnie wypowiedzi, to się dziwię, że to się wypowiadał, bo dla mnie Holandia w tej chwili naprawdę spadła nieprawdopodobnie nisko, bo była bardzo wysoko, ale ja tego nigdy nie powiem, to jest przeciwnik z najwyższej światowej piłki, który ma możliwość. Natomiast Van Basten, jeśli oglądał nasze mecze z Mołdawią, ma w 100% rację. Ale to nie tylko Van Basten mówi. To mówi cały futbolowy świat. Panowie,
Polacy, jak to jest możliwe? Macie takich wspaniałych piłkarzy, a nie macie drużyny. I nie mieliśmy tej drużyny do momentu, powiedzmy, tych baraży. Ja nie mówię, że to jest już drużyna na ho-ho-ho mistrzostw Europy, ale którą się nie musimy wstydzić. Bo z Walijczykami tam przy 12 ich zawodników zagrali wyrównane spotkanie. Tylko dla mnie błąd w tym ustawieniu tych dziewiątek, że Robert grał z tyłu, dla mnie był to błąd, no ale tak selekcjoner zresztą mówił o tym, że Robert poświęcił się dla drużyny. Poświęcić to się można na komunii świętej, a nie w drużynie. Jeśli on jest najlepszym napastnikiem na świecie, no to powinien grać tam, gdzie jeszcze raz wychodzi mu to najlepiej. I tu Van Basten bardzo dobrze tak powiedział. Zawodnicy mają swoje ambicje i pokażą mu, daj Boże, żeby pokazali, jeszcze raz mówię, nie ma to gwarancji na zwycięstwo, ale żebyśmy zagrali z nimi jak równy z równym. Wychodzimy i gramy. Tak jak z Francuzami na Mistrzostwa Świata. Kolejne pytanie, Piotr Biernacki. Piotrze, witam cię bardzo serdecznie. Pytasz tak, trochę ostro, no ale cóż, nawet te ostre pytania przytaczamy. Czy takim ludziom jak Robert Lewandowski powinno się już w tej reprezentacji powiedzieć do widzenia? Ja zanim oddam głos panu Jankowi, stawiam tutaj weto. Na pewno to nie jest moment, żeby Robert Lewandowski odchodził z kadry. Może to nie był taki Robert, jakiego byśmy oczekiwali w meczach z Estonią i Walią. Natomiast ja mam takie, panie Janku i Piotrze drogi, wrażenie, że Robert Lewandowski, który jak każdy napastnik jest pazerny na gole, a Robert jest wyjątkowo pazernym na gole zawodnikiem, on był nie pazerny na gole, a pazerny na awans w tym meczu z Walią, bo no zupełnie jakby poświęcił się drużynie. Nie myślał, takie miałem wrażenie, o strzelaniu goli, tylko o drużynie. Panie Janku, jaka jest pana opinia? Zgadzam się w 100% z panem. Dlaczego? Niejednokrotnie mówiłem, proszę państwa, Robert Lewandowski grając jako dziewiątka, powtarzam, jako dziewiątka, on rozprowadza tych obrońców w obrębie szesnastki. I w to miejsce, gdzie on rozprowadza, wchodzi, nie wiem, Szymański, wchodzi Piotrowski, wchodzi no, z mojego tego Moder i strzelają. Natomiast Robert grając w pomocy, gdzieś tam na boku, nie ściąga, bo stoperzy, środkowi obrońcy walijskiej, weź go tam, a my chodźcie tutaj, trójka. I to jest tak, to jest poświęcenie. Tylko co z tego poświęcenia wyszło, jak myśmy mieli, nie oddaliśmy żadnego celnego strzału. Jeden strzał, który można zaliczyć jako taki półcelny, przepraszam, że tak powiem kolokwialnie, to jest Piotrowskiego, który minął spojenie słupka z poprzeczką. A innych strzałów nie było. A Robert jak gra, to albo sam coś tam zrobi, albo strzeli, albo przytrzyma tę piłkę i jest skopany. Trudno, taka jest jego rola. Jest rzut wolny, ale stwarza zagrożenie i on, grając na 16 metrze, jest pilnowany przez dwóch zawodników, a czasami nawet przez trzech, że uważajcie na niego. No, proszę, no w meczu z Estonią miał chyba ze dwie albo trzy sety. Tam raz się obrócił, no z 5 metrów nie strzelił. Ale to jest Robert. Bramkarz mu fenomenalnie obronił w tym momencie. I moim zdaniem Robert powinien grać na Mistrzostwach Europy i no bo stwarza nam przewagę. Tylko tu chodzi o to, żeby ta druga linia stwarzała Szymański, Piotrowski, Moder, żeby jedna kiwka stworzyć przewagę, wyjść do przodu i albo strzelić, albo podać. A oni obydwaj, i Piotrowski, i Moder, mają nieprawdopodobne uderzenie z drugiej linii. Udowodnili to wielokrotnie. A jeszcze ten Moder teraz, dzisiaj czy wczoraj, dostał, jakby to powiedzieć, taki najszybszy zawodnik, najszybszy pomocnik. A tutaj szybkość się liczy. Nie, Robert, tu się nie zgadzam, panie Piotrze. Robert powinien grać
na Mistrzostwa Świata i powinien być tą dziewiątką. Prawdziwą dziewiątką, bo wtedy mamy dziewiątkę. A tak nie mamy. Nasz widz, kolejny widz, Rafał Talaga, stały widz, cześć Rafale, alarmuje tutaj mocno, że próbował wczoraj walczyć o bilety na Euro 2024 na mecze Polaków i nie udało mu się. No, narzeka na UEFA, no bo bilety poszły po godzinie, próbował kupić bilet na 10 kont, czekał 2 godziny i dowiedział się, że biletów brak. No, albo jest jakiś problem, jeżeli chodzi po stronie UEFA, albo w ogóle tylu było chętnych z polskiej strony, polskich kibiców, że wywaliło serwery UEFA. No jestem przekonany, proszę Państwa, że narzekaliśmy na drużynę narodową, ale mieliśmy pełne prawo 5 punktów stracić z Mołdawią. To że my byśmy nie stracili 5 punktów, gdybyśmy grali w tym zespole. Natomiast widać to zainteresowanie. Jak tylko był, ja nie sądzę, żeby serwery tam coś, no był taki przydział i no w tej chwili jest chyba jakaś ostatnia szansa, żeby w związkach, bo związki też dostały, okręgowe chyba, dostały bilety. Ale to, że jest zainteresowanie, no to wystarczy spojrzeć nawet na ten mecz z Estonii, gdzie praktycznie no, słaby przeciwnik, drużyna występuje w pierwszych barażach i jest 54 czy 55 tysięcy ludzi. 12 zawodnik w tej chwili w Polsce jest najlepszym zawodnikiem, lepszy od Roberta Lewandowskiego i lepszy od, przepraszam, tak powiem, od Zalewskiego. Dlatego, że my się po prostu utożsamiamy właśnie z tym, z Orzełkiem i z drużyną narodową. Bo w klubach różnie to bywa. Grają obcokrajowcy, grają tacy czy inni. Natomiast w reprezentacji i dlatego ja tutaj podałem w tej mojej jedenastce i w tych rezerwowych, przepraszam, samych zawodników polskich występujących za granicą. Jedynego Grosickiego tutaj na końcówkę wytypowałem. Dlaczego? Proszę Państwa, u nas w Lechu Poznań mogli się uczyć od 3 reprezentantów Szwecji. Nieźli chłopcy. W Legii o Luboi, ale na palcach jednej ręki można wytypować te drużyny, które mają jakiś klasowych zawodników. A ci, jak to się mówi, nie Polacy występujący w drużynie narodowej, no bo oni występują w całej Europie, oni na co dzień, powtarzam, na co dzień grają przeciwko albo przeciwko też swoim kolegom z drużyny najlepszym piłkarzom Europy. To jest nieprawdopodobna, jakby to powiedzieć, nauka dla nich fenomenalna. Bo widzą i proszę zobaczyć, zawodnicy z Polski, którzy jadą do europejskich klubów, mają wzrok karencji. Nim przyzwyczają się do tego wszystkiego. A u nas w sosie własnym gramy na zawodników, którzy trzecio-czwartoligowych, hiszpańskich, portugalskich, no i tutaj wypadamy dobrze. Ale to wcale nie znaczy, bo na Mistrzostwach Europy jedziemy i tam będą same topy. Czy we Francji, czy w Holandii, czy nawet w Austrii. I dlatego mówię, ja stawiam na tych zawodników, mówiąc w cudzysłowie kolokwialnie, nie Polaków, którzy nie grają w Polsce, dlatego że na co dzień mają taką rywalizację i na co dzień mogą weryfikować swoje możliwości. A u nas europejskie puchary, raz wyskoczy Raków, raz wyskoczy Lech, ale nie ma jakiejś stabilizacji. Dlaczego? No bo my na co dzień gramy przeciwko przeciętniakom, a nie przeciwko najlepszym europejskim piłkarzom. Przepraszam, światowym piłkarzom. Bo w Europie grają wszyscy światowi zawodnicy. Najlepsi światowi zawodnicy. Tak, zgoda w 100%, panie Janku. Kolejne pytanie, które jest moim zdaniem przeciekawe i skierowane pod idealnym adresem, czyli do pana właśnie. Mat.1V, taki masz nick, pisze następujące pytanie. Kto lepszy w karnych? Tomaszewski kiedyś czy Szczęsny dziś?
No nie, proszę Państwa, nie chciałbym w ogóle teraz być na bramce. Wojtek. On po prostu wyczuwa i potrafi zbić, no, wyłapać tą francowatą piłkę. Przepraszam, że tak powiem. Ja grałem prawdziwymi piłkami. Co mam na myśli? Ona była pięciowarstwowa, ona była namoknięta, to była ciężka. A te piłki, jak ja wykopywałem tę piłkę, czy zawodnicy, to było 100 km na godzinę. W tej chwili wykop tej piłki to jest 130-140 km na godzinę. Poza tym jest druga sprawa. Sprawa butów. Proszę zauważyć, że oni te sznurówki mają po lewej stronie, po prawej, albo w ogóle nie mają tych sznurówek, bo już w tej chwili kiedyś to Kaziu Dejna czy Robert Gadocha, żeby zakręcić, musiał ustawić nogę, żeby tę piłkę zakręcić tak zwanym rogarem. A w tej chwili uderzy się piłkę prostym podbiciem i ona śmiga. Ona nie leci. Ona po prostu śmiga. I tutaj obrona tych rzutów karnych przez Wojtka jest fenomenalna. Ja mówię, nie piszę się na to, bo jest to po prostu niemożliwe. Trzeba byłoby trenować. Ja zresztą niejednokrotnie o tym mówiłem. Wojtek jest w tej chwili naprawdę dla mnie mistrzem w tym fachu. Ba, przed meczem były takie różnego rodzaju zaczepki, a może Bułka by zagrał? Nie, proszę Państwa. Wojtek Bułka obronił kilka karnych w drużynie, ale w drużynie to jest inna sprawa niż na forum publiku. Na to forum publiku są Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy. Jeśli Wojtek obronił karnego od Messiego, no tutaj to nie jest frajer, to jest najlepszy piłkarz, praktycznie jeden z najlepszych piłkarzy w historii, to inni zawodnicy, czy to walijscy, czy no jak obojętne będą, już mówię, kurczę, uważaj, on już ma trzęsiawkę przed strzeleniem, bo Wojtek jest wysoki. Bramkarz walijski też był chyba tak samo wysoki, chociaż nie wiem, czy nie wyższy od Wojtka. No ale co on mówi? Nie ma tej historii. I dla mnie, ja powiedziałem, że co jak co, ale Wojtek szczególnie w meczu z Walią musi wystąpić, bo jeśli dojdzie do rzutów karnych, to na pewno coś tam przyłapie. No i złapał. Kapitalno, bo mówię, strzał był wprawdzie strzelony tak na wysokości, ale Wojtek się położył, wyczuł i dziękuję. A propos Wojtka Szczęsnego, bo o nim teraz sobie rozmawiamy. Panie Janku, chciałem zaprezentować panu i widzom, może ktoś z widzów nie widział, wczoraj bodajże na Łączna z Piłką na kanale PZPN-u pojawił się vlog, pojawiły się kulisy świętowania, kulisy meczu z Walią, ale też tego, co działo się przed meczem. I zwróciłem uwagę właśnie na to, jak ważną postacią dla reprezentacji Polski jest Wojciech Szczęsny. Ta jego przemowa przed meczem była dosyć znacząca, ale zobaczmy sobie wszyscy, jak to wyglądało. Za chwilę sobie to skomentujemy. Wy jesteście wszyscy fajne chłopaki, ja was wszystkich lubię. Ale dzisiaj fajne chłopaki nie wygrają tego meczu. Dzisiaj albo będziemy z k***wielami, którzy są przekonani, że ten mecz wygrają i zrobią wszystko, żeby ten mecz wygrać, albo zostaniemy w k***u. Więc fajne chłopaki zostały dzisiaj w hotelu. Na boisku mają być ludzie przekonani, że to, co robimy dzisiaj na boisku, da nam zwycięstwo. Przekonani w każdym pojedynku. Na każdym razie, jak strzelamy, przekonani, że będzie bramka. Każdy pojedynek jest wygrany. Kuba, jak ty mówisz, że masz strzelać swoje boiska, od początku jesteś przekonany, że robisz to, żeby strzelać bramkę. Idziemy, panowie, wygramy to jeszcze. Jedna rodzina, jedna drużyna! Dzisiaj awans! Dawaj! Żyjemy wszyscy! Dawaj! Wróciliśmy. Kamil Grosicki, jego możliwości w szatni znamy. Natomiast Wojciech Szczęsny mówi do kolegów: tak, jesteście wszyscy fajne chłopaki, ale fajne chłopaki tego meczu nie wygrają. Trzeba być... Nie będę mówił tego słowa tutaj głośno, natomiast te fajne chłopaki niech w hotelu zostaną, a zupełnie inni ludzie muszą wyjść na boisko. No, słowa, które musiały zmobilizować ekipę. Panie redaktorze, dlaczego tak późno?
No bo w meczach, powiedzmy, z Czechami, tymi dwa, ty straciliśmy 5 punktów. W meczach z Mołdawią. Na boisko wychodzi się i nie ma kolegów. Kolega jest przed meczem, kolega jest po meczu, przeciwnik. Ja przypomnę, ja uwielbiałem grać z Kazimierzem Dejmą. Natomiast nienawidziłem grać przeciwko nim, bo był to fenomenalny piłkarz i to był mój kolega. No ale przecież jak on tymi, o Jezus, te siaty, te, on na 10 strzałów strzelał mi 11 bramek, bo jeszcze raz mi siatę założył. I taka była sytuacja. A to przed meczem czy po meczu byliśmy kolegami. Nie ma. Na boisku nie ma kolegów. Oczywiście nie można wejść zawodnika, zrobić mu jakąś złośliwą kontuzję, ale w tej chwili jest gra tak kontaktowa, że te kontuzje no, może przyjaciel przyjacielowi zrobić z przeciwnej drużyny. Bo jest to po prostu przypadek. Jest piłka bardzo szybka. Boiska są, jak Państwo sami widzicie, oni wycierają te piłki o ten, bo boiska są podlewane. Ta piłka nie namaka, tylko jest śliska i wszystko się może zdarzyć. Ale jest to ryzyko zawodowe. Z tym, że to, co Wojtek powiedział, no, przed każdym meczem powinno być to samo. Panowie, koledzy to są przed meczem, po meczu. Podczas meczu, przepraszam, że tak powiem, no to są wrogowie, których trzeba pokonać. Albo oni nas pokonają. I to jest wszystko. Tak jest. Kolejne pytanie. Lewis Hamilton & Rosco. Tutaj taki maszynik. Witam cię bardzo serdecznie. Panie Janku, jak Szczęsny zakończy karierę, to kto za niego w kadrze? Bułka czy Skorupski? Ja uważam, to jest moje zdanie oczywiście. Mamy trzech naprawdę w tej chwili takich... Michał ustalił tę trójkę. Mam nadzieję, że nic nie będzie... No bo przez 2 miesiące nic się nie zmieni, no chyba, że jakaś kontuzja. Ale po tym, co wyprawia Bułka, jeśli Wojtek Szczęsny zakończy tę karierę, chociaż ja nie bardzo wierzę, że zakończy, ale na razie powiedział kończy. Ja uważam, że powinien poczekać jeszcze do Mistrzostw Świata, do eliminacji do Mistrzostw Świata. Nie, trudno, niech kończy, nie wolno zawodnika na... To moim zdaniem Bułka jest perspektywicznym. On ma w tej chwili ile? 23 czy 24 lata. Nie wiem dokładnie, ale to jest 10 lat grania. I on powinien nabierać. Już w klubie nabrał, przekonał zawodników klubowych i to przeciwnika i swoich, że no, potrafi grać i nie boi się. Zresztą ja się o bramkarzy nie boję, bo od pewnego czasu, odkąd Andrzej Dawidziuk odpowiada za szkolenie bramkarzy, tu wszystko idzie prawidłowo. I bramkarzy mamy naprawdę na światowym, no może europejskim poziomie. W każdym klubie grają. Tu jest tylko kwestia charakteru, no bo Grabara, który bardzo dobrze gra w Danii, no nie wiadomo, czy przejdzie, czy nie przejdzie, tam różne są spekulacje, ale na dzień dzisiejszy moim zdaniem Bułka jest następcą Szczęsnego i daje bardzo dużo lat, jakby to powiedzieć, takiego grania. Oczywiście zawsze musi być ten taki rezerwowy. Proszę zauważyć, Niemcy, był Klinsmann, który powiedział, że będzie grał Lehmann, ale on powiedział to z 8 miesięcy wcześniej. Tam będzie rezerwowy. On to powiedział. W tej chwili poprzednio poprzedni trener Niemiec powiedział, że jeśli Neuer wyleczy kontuzję, to bez względu na wszystko będzie grał w reprezentacji Polski. Przepraszam, w reprezentacji Niemiec. I teraz to samo powtórzył Nagelsmann, który powiedział, no powołał, ale z różnych powodów nie, że Der Stegen grał te spotkania z Francją i z Holandią. Powiedział, jeśli Neuer będzie powołany, będzie zawodnikiem numer jeden. Dlaczego? Nie można sprowokować, nie można spowodować, żeby oni rywalizowali ze sobą na treningu, podczas zgrupowania. Nie! Jeśli
ten pierwszy bramkarz musi cały czas myśleć, jak strzela tu Holender, jak ten Depay, jak ten inny. On musi o tym myśleć. Oczywiście wykonywać swoją pracę treningową. I ten drugi i trzeci bramkarz musi się z tym pogodzić. Nie może tutaj pokazywać, zresztą tak jak zawodnicy. Mówię, że 23 powinno być powołanych, jak będzie 23 i lista rezerwowa. Żeby oni nie rywalizowali ze sobą, żeby sobie pomagali. Bo na tym to polega. A strona psychiczna u bramkarza to jest 80% gry całkowicie. Także tutaj ja widzę na dzień dzisiejszy oczywiście Bułkę jako tego spadkobiercę po Wojtku Szczęsnym. Kolejne pytanie, Tymo Gracz. Witam cię, Tymo, bardzo serdecznie. Panie Janku, co pan myśli o premii dla Santosza? Przypomnijmy, że Fernando Santos zgodnie z umową otrzyma za awans Polaków na Euro no, blisko 800 tysięcy złotych. Panie Janku, no, umowy są po to, żeby je respektować, niestety. Panie redaktorze, to co mówiłem o trenerze Legii, to co mówiłem o trenerze Lechu Poznań. Przecież nie oni sami z sobą podpisali tę umowę. Ludzie kochani, właśnie to jest nasza piłka. Nasza. I reprezentacyjna piłka. Myśmy też o tym wspomnieli, że ile straciliśmy na pożegnaniu z Santosem. Ale to są wszystko umowy między Polskim Związkiem Piłki Nożnej a trenerem. I z umów trzeba się... Ale kto je podpisywał? To są boskie umowy. Jeden Bóg wie, jakie te umowy są i jeden Bóg wie, kto to podpisał. No PZPN, no ma pieniądze, to niech płaci, no. Nie ma sprawy. To samo z Runiczem jest w Legii. Kibice żądają jego dymisji, ale ile to będzie kosztowało właścicielu? Bo on jeszcze ma chyba z 1,5 roku kontrakt. Muszą to płacić. Ja nie wiem jeszcze, czy nie ma, przecież Santos miał 5 czy 6 asystentów. Czy oni nie mają jakichś tam powiązań, no bo oni też podpisywali umowy. Ale jeszcze raz mówię, jest to no mniej pieniędzy będzie dla związku. No ale sami sobie nikt, Santos nie podpisał sam z sobą umowy, tylko podpisał z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Tak jest, zgadza się. Ruggi, witam cię serdecznie. Czy Arek Milik powinien wrócić do kadry, to rozumiem. Gra w wielkim Juventusie i dużo więcej zrobi niż Karol Świderski. No, nie do końca się zgodzę z tym, że Milik zrobi więcej niż Świderski. Ja w kadrze w reprezentacji Polski bardziej cenię Świderskiego zdecydowanie. Moim zdaniem ostatni dobry czas Milika w kadrze to był 2016 rok i Euro. Nie wiem, co pan sądzi, panie? Niestety, ja sądzę tak samo jak pan, tym bardziej, że w tej chwili są różnego rodzaju wyliczanki. No, ja już pomijam to, że Arek powinien być królem strzelców Mistrzostw Europy za nawałki, kiedy graliśmy we Francji, bo miał w tych pierwszych trzech meczach miał ojejejej, no król strzelców i całego turnieju, gdyby to wykorzystał. Ja byłem przekonany, że on w pewnym momencie dojdzie do tego, że zacznie, ta skuteczność jego będzie fenomenalna. No w tej chwili gra w Juventusie bardzo dużo meczów rozegrał, chyba 29 czy 28, ale to są końcówki. I strzelił tylko 3 bramki. Mówi się o odejściu jego. Także na zawodniku też jest tutaj taka presja, jakby to powiedzieć, psychiczna. Bo co innego jest sprawa Zielińskiego. On odchodzi do lepszego klubu. Tak się wydaje, że lepszego klubu, chociaż mistrzem jest Napoli, ale Inter no, skompromitował się dla mnie w Europie, że przegrał, no ale tak to bywa w piłce, tylko że Inter ma większe możliwości. I tutaj gdyby Zieliński został w Napoli, to jestem przekonany, że by grał i Traore by nie został kupiony. I to jest inna sprawa, bo teraz może nie grać. Różnie może być. Ten De Laurentiis może powiedzieć dziękuję bardzo i trenuj sobie. Ważne, żeby trenował. Ważne, żeby był przygotowany. I stąd ja go widzę jako tego zmiennika
Szymańskiego. Natomiast Arek Milik zaczął grać jako ten z tyłu za Lewandowskim, no i właściwie nigdy się nie przeinaczył na grę typowej dziewiątki. Zobaczmy sobie zanim kolejne pytanie, bo będziemy się powolutku do końca zbliżać, ale jeszcze nie kończymy. Natomiast zobaczmy sobie wszyscy razem tutaj grupy Euro 2024. No bardzo bacznie patrzymy na grupę D z Polską, Holandią, Austrią i Francją. Tak trudnej grupy, teoretycznie trudnej grupy, reprezentacja Polski nie miała już dawno. Natomiast mam takie, panie Janku, wrażenie, że wcześniej losowania były teoretycznie łatwe, a w turnieju były często kompromitacje. To dziś mamy grupę teoretycznie trudną, to może wręcz przeciwnie, będzie mniejsza presja i większa szansa na to, żeby zaskoczyć całą Europę. Jestem o tym święcie przekonany. Panie redaktorze, przed meczami z Ukrainą, bo pierwszy gram chyba z Ukrainą, drugi z Turcją, tak? 70. Ale to może odwrotnie. To jest coś nieprawdopodobnego. Mamy trzy mecze ze światową czołówką. Niech oni się martwią, jak mają wygrać. Niech taki Van Basten mówi. To są frajerzy. Niech grają sztywną piłkę. Oni grają bardzo elastyczną piłkę. Ale no, na pewno nie wiem, czy mają lepszych zawodników. Na pewno mają lepszą drużynę. I tutaj dla nas to, co pan powiedział i to, co ja powtarzam. Trzy mecze mamy nie z jakąś Estonią, Gibraltarem czy San Marino, tylko trzy mecze, które trzeba będzie grać na 120% swoich możliwości. Jestem przekonany i mam takie przekonanie, że Michał Probierz takich nastawi, że nie będziemy się za nich wstydzili. I to jest dla mnie pewne. Później mamy Ligę Narodów. Tam mamy jedno zadanie. Wygrać ze Szkocją. Rywalizację ze Szkocją i potem te baraże tam są jakieś, żeby pozostać w grupie A. Bo to widzimy, jakie korzyści są z tego. A poza tym gra się, będzie się grało z Modriczem, będzie się grało z Portugalią. No, będą to drużyny z czołówki. I tu nie będzie żadnego. Mamy z nimi zagrać i możemy się od nich bardzo dużo nauczyć. A jak wygramy, to ten kop psychiczny będzie nieprawdopodobny. Oprócz, jeszcze raz podkreślam, Szkocji, która jest do ogrania i musimy ją ograć. To jest nasz mus. Natomiast w tych sześciu spotkaniach takich o coś, bo ja nie liczę tych dwóch towarzyskich, bo dlaczego? I z Ukrainą, i z Turcją. Te drużyny będą, ci zawodnicy będą się oszczędzali, no bo wiadomo, że za tydzień są mistrzostwa Europy. I będą grali tak troszeczkę taką piłkę alibi, żeby sobie pograć, żeby przećwiczyć pewne ćwiczenia. Czy stałe fragmenty gry, czy rzuty wolne, czy różne, czy jakieś zagrywki. Bo te dwa mecze będą, mówię, i dla jednej, i dla drugiej drużyny będą takie spokojnie, spokojnie. Dajmy sobie spokój, bo za pięć dni czekają nas nieprawdopodobne mecze mistrzowskie. Natomiast sześć spotkań będziemy mieli takich, że jeśli z któryś z tych sześciu spotkań wygramy, to jesteśmy my. Ja tylko przypomnę, no, wygraliśmy mecz na Wembley, no wygraliśmy. Był to remis, ale wygraliśmy ten, no i zaczęło się. Spoglądam sobie na sondę, bo już można cokolwiek podsumowywać. Panie Janku, takie sytuacje to jeszcze nie było. Trzy odpowiedzi. W zasadzie idą łeb. 30%, 29%, 30%. I są to odpowiedzi. Będzie kompromitacja? Wyjdziemy z grupy? I odpadniemy, ale po walce, więc podzieleni nasi widzowie, ale gdybym tutaj połączył odpowiedzi, wyjdziemy z grupy i odpadniemy po walce, no bo to są takie w miarę optymistyczne odpowiedzi, no to mamy już 60% optymizmu u naszych widzów, że no, tragedii takiej nie będzie, jakiej może niektórzy spodziewają się. Ale brawo,
Właśnie o to chodzi. To jest ten 12 zawodnik. Proszę państwa, gdybyśmy... ale to już nie ma co... odpadli z Walią, to byłoby 80%, byłaby kompromitacja i dobrześmy się nie pojechali. Jest to wiara. I wiara czyni cuda. Proszę, przecież zawodnicy też wiedzą, że w pół godziny, nie, w pół godziny to przesadzam, no ale w dwie godziny, tak, czy dzisiaj prasa podaje, trzy godziny już nie było biletu, nie ma biletu. Ludzie po prostu wierzą w to, bo w tych dwóch meczach z beznadziejną Estonią, ale zagrali tak, oprócz tej jednej bramki, zagrali tak, że cały czas panowali i tutaj było tak, powiedzmy, no 51-49 na korzyść Polski czy przepraszam, Walii. Ale graliśmy jak równy z równym. I nikt nie ma pretensji o to, żeśmy zremisowali. Ja sądzę, że gdybyśmy nawet tych karnych przegrali, to też nie byłoby jakichś pretensji, no bo pokazaliśmy wszystko. A jeszcze do tego doszedł ten wynik. Jedną bramką wygraliśmy, dziękuję, jedziemy na Mistrzostwa Europy. I widać, że ci zawodnicy grający w klubach, co tu dużo mówić, czołowych klubach Europy, grają. I jeszcze taki Kiwior przecież ostatnio robi nieprawdopodobną karierę. No mogą grać jeszcze lepiej, jeśli poprawia to, co robi Zalewski, to, co robi Frankowski. No to jest po prostu, no, gra z najwyższej półki. Dlatego kibice wierzą. Brawo, wierzcie, ja też w to wierzę. Bo ten 12 zawodnik musi być. I jest. Widzę, panie Janku, że ogromne emocje wśród widzów budzą te słowa Marco van Bastena. Chyba są wściekli kibice na Holendra. Panie Janku, co pan sądzi o tym, co van Basten powiedział o Polsce? Czy jesteśmy frajerami? Bardzo się cieszę, że to powiedział. Bo to doszło do piłkarzy, doszło do, przepraszam, podrażnienia. Kto frajerem będzie, zobaczymy po meczu. A takich słów nie można wypowiedzieć. I to wszystko. Jak on jest taki pewny, Anglicy byli bardziej pewni przed meczem na Wembley, no i potem płakali, darli te wszystkie artykuły, a na piłkarzach nie pozostawili, ojej, suchej, jak to się mówi, suchej. Niech mówią jak najwięcej. No dobrze, panie Janku, tak jak pan często mówi, mecz z Holandią Euro już jutro, a nie za dwa miesiące ponad. Natomiast też jutro to już święta i o świętach też myślą nasi widzowie o Wielkanocy. Proszę, panie Janku, powiedzieć, jak pan będzie obchodził święta i jakie pan ma wspomnienia związane z Wielkanocą, tradycje? No i zawsze są tradycje rodzinne, także mówię tu, spotykam się z rodziną, jutro już zaczynam. Natomiast jedną rzecz chciałbym powiedzieć. Proszę państwa, święta się należą. Tak, zrobili swoje, niech sobie poświętują, chociaż nie bardzo poświętują, bo oni mają chyba w sobotę, w niedzielę i w poniedziałek i we wtorek. Większość gra mecze przez cały weekend, więc takie święta zerwane będą mieli. Zerwane. No to i niestety, no z tym się trzeba pogodzić. Ktoś musi odpoczywać, żeby ktoś pracował. Natomiast mam jedną taką świąteczną mistrzowską prośbę, że sztab szkoleniowy, jeśli wytypuje tych 23 zawodników, czy 26, żeby w tym czasie między świętami, a pierwszym meczem z Holandią, żeby zrobił odprawę meczową ze wszystkimi zawodnikami. Bo na tym to wszystko polega. Przecież jeszcze raz mówię, z Ukrainą i z Turcją to będą mecze takie, nie rusz mnie, daj mnie pograć, ja tobie dam pograć, żeby tylko nie było kontuzji. Natomiast to wszystko musi być poukładane. Jakim systemem gramy? Jak gra? Jest tych 20 zawodników. Na razie mówię przy 23. Słuchaj, jak ten pójdzie tu, ty musisz być tu. Jak? Po prostu trzeba zrobić z niej odprawę, żeby to nie było
na dzień czy na dwa dni przed meczem z Holandią odprawa. Nie, oni muszą z tym cały czas tutaj, aha, tu jest ten Depay, tu jest ten De Jong, tu jest taki, tu jest taki. Jak na niego grać? Co jak? Jak drużyna, jak ja będę grał, jak koledzy mnie będą wspomagali. Po prostu musi być moim zdaniem przez te 2,5 miesiąca zrobiona jedna albo dwie odprawy z poszczególnymi zawodnikami. To nie musi być cała drużyna. Tylko, że jeśli wejdziesz na prawą stronę, jeśli wejdziesz na lewą stronę, to masz grać tak, tak i tak. Żeby oni się z tym oswoili. I jeszcze raz podkreślam, jak jest 23, niech będzie tylko 23, żeby nie psuć atmosfery, a zrobić 5 czy 6 rezerwowych, którzy w każdej chwili mogą doślusować do, no bo piłka nożna jest grą kontaktową. Ja nie mówię, ale to byłoby z Ukrainą i z Turcją nie było żadnych kontuzji, ale tu nie mówimy o kontuzjach jakichś złośliwych. Po prostu może być to przypadek. Bo przecież każdy dwa razy nikt go nie dotknął. Bieg i nagle coś się stało. I to trzeba, mówię, mieć na uwadze, ale lepiej dopowołać zawodnika do 23, niż go odesłać, bo to się robi i drużynie, i jemu się robi krzywdę. Godzina 14 wybiła, dlatego już do brzegu się zbliżyliśmy, zasumowaliśmy i będziemy kończyć program. Panie Janku, w imieniu swoim i widzów spokojnych, wesołych świąt, odpoczynku. Również od tych emocji piłkarskich, bo tych emocji będzie dużo po świętach. Nie, od emocji się na pewno nie odejdzie podczas świąt, bo kibice piłkarscy powrócą do tego meczu, a jeszcze będą mówić, a może tego wziąć, a może tego wziąć. Na tym polega właśnie fenomen piłki. I tak ma być, bo mecze będą i my w tej chwili będziemy skazani na obserwację ich występów w lidze. No bo ta liga będzie bardzo szybka, jeszcze ta liga, inne jeszcze europejskie puchary. Także bardzo szybko to zleci, ale to wcale nie zwalnia nas, żebyśmy my po prostu o tym mówili. No bo my tym żyjemy i koniec. Tak jest. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dziękuję również wam. To było łączenie z Janem Tomaszewskim. To była świąteczna futbologia. Q&A z legendą polskiej piłki. Fajnie, że was było tutaj z nami dużo. Dziękuję za wszystkie pytania. Nie wszystkie udało się zadać. Natomiast będą kolejne programy, będą kolejne futbologie, kolejne live'y, kolejne łączenia. Także bądźcie z nami. No i subskrybujcie nasz kanał, żeby być zawsze poinformowanym o tym, że nowy odcinek wpadnie. Dawajcie łapki w górę, żeby to się wszystko ładnie poniosło. I kolejna rzecz, ogłoszenie, o którym już mówiłem na samym początku. Przejdźcie, bardzo proszę, jeżeli was to interesuje, do zakładki wideo i tam na naszym kanale Super Express Sport moja 30-minutowa rozmowa z selekcjonerem reprezentacji Polski Michałem Probierzem. Bardzo zachęcam do obejrzenia tej rozmowy. Dziękuję bardzo za dziś. Dziękuję, że oglądaliście. Wesołych świąt, smacznego jajka, wszystkiego dobrego. Przemek Ofiara, dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.